Cześć, witam serdecznie z tej strony Jakob i zapraszam do kolejnego odcinka z gry Farmers Life. Mamy marzec, 7:50 rano. Wczoraj, żem sobie tutaj połowił trochę rybek jeszcze, bo zaorałem dokładnie te pola, pokażę wam. Dwa duże pola, tutaj będzie jedno na warzywa, bo odkupiłem też nasion, czyli będą warzywa, a tutaj będzie zboże. Także trochę tego zaorałem, pomęczyłem się. Wygląda to dużo lepiej niż w ostatnim odcinku. Także spoko. No i tak, i mamy nową misję. Bo tutaj, żebym przyszedł do domu, tam rybki przerabiałem sobie i była misja na schodach, także już wam pokazuję. Mamy spotkać się z bratem przy kościele o godzinie 10. Także pójdziemy sobie tam za chwilę. No, co tu się dzieje? Otwieraj to. Otwieraj to. Dodatkowo w tym odcinku dzisiaj będziemy oczywiście siać sobie te pola, obsiewać. Dobra, tutaj bimber się pędzi elegancko. Tak więc idziemy na misję za chwilę. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału, żeby być na bieżąco. Zostawienie łapki w górę. No i napiszcie w komentarzach, czy już jesteście za misjami swoimi, wszystkimi tymi do brata. Oczywiście, co ja teraz robię. Czy jeszcze się zmagacie z tymi misjami. Dobra. Tutaj jabłonki widzę rosną sobie. Nasze koniki. Ta zdrowieje. Tu jest kuń, tamta będzie w ciąży, dobra. O kurde. No wychodź. Możemy sobie włączyć czas i możemy lecieć. 10, tak? Jest 8. Co ja tutaj sprzedałem trochę ryb, których żem tam nałowił. 38. Żem se przerobił, bo będziemy dla żony tutaj smażyć sobie, bo tam jej się kończą. Dodatkowo odłożyłem tutaj sobie czekolady, odłożyłem sobie w pudełka czekoladek w razie czego, żeby były. Zostało 13 bomb jeszcze i 10 tych granatów, także teraz nam tylko min brakuje do bomb. Miny niestety już muszę kupywać, bo tam na tym polu moim nie ma już tych min. Dobra, przygotujmy się do sadzenia. Czy tu mam coś załadowane? Nie mam. Nie mam nic załadowane, także weźmiemy sobie nasiona. Najpierw obsiejemy te duże pole zbożem, a później będziemy obsiewać te małe. Mam nadzieję, że mi wystarczy miejsca, bo nie jestem pewny, czy mi wystarczy. No ale zobaczymy. Dobra, tu załadujemy sobie najpierw pszenicę. Która to godzina, żebym się nie spóźnił? 8 dopiero, dobra. Ale pogoda się zrobiła, leje. I myślę, że zaczniemy sobie tam od tamtej strony, od końca. Bo tu najwyżej jakby zostało trochę miejsca, to będą warzywa blisko siebie. Ale zobaczymy jak to wyjdzie. Było 10, tak? Żebym się nie spóźnił. Tak, o 10. Dobra, możemy zdążyć przejechać coś tutaj, tylko ciekawe czy to zacznie siać, bo coś jest zbugowane z tą sieczkarnią, czyli tą, no właśnie, zaczęło siać dopiero po jakimś czasie, także i tutaj jest też jeden problem, bo jeżeli wyjedziemy na trawę tą sieczkarnią, czy sieczkarnią, co ja mam z tą sieczkarnią, z tym siewnikiem, to on dalej gubi nasiona, także uważajcie, nie jeździcie sobie po trawie, bo wtedy wam się
Niszczą nasiona niestety. O, tutaj nie obsiało początku. To też jest jakiś problem z tym, że on nie obsiewa od początku właśnie, jak się zaczyna, włącza, tylko po jakimś czasie. I ja już tu miałem też parę przykładów, że nawet cały pasek potrafiłem przejechać i się nie włączyło. Także to też jest mały problem. Dobra, tutaj się obsiało już. Jeszcze zdążymy ze dwa razy przejechać, zanim się... O 9:00 tam wyruszymy może pomału. Żeby się nie spóźnić. Dobra, można lecieć. O kurde, chyba pominę trochę. To powinno się włączyć cały czas, być włączone, no. A nie co chwilę trzeba naciskać, żeby wiedzieć, gdzie jechać. Powinno być włączone na klik i jak chcesz wyłączyć, to drugi raz. I by było po problemie, a tak to jest taka, powiedzmy, delikatna lipa, no. Dobra, tutaj ten kawałek to już dojadę jeszcze raz. Pozostawione miejsce. Ale dobra, też się jakoś poprawi później może. ...130 nasion jeszcze i jest prawie połowa chyba, także spokojnie starczy miejsca. Więcej nasion niestety nie mogłem dzisiaj dokupić już, bo wszystkie wykupiłem jakie były. Dobra, 9:00, także dojedziemy do końca i idziemy, żeby się nie spóźnić. Na spotkanie z bratem. Jeszcze raz przejedziemy i będzie po zbożu. Raczej po tym, po pszenicy jeszcze zostanie tylko. Oczywiście owiec. Owiec? Co tam jest? Tak, owiec. No dobra. Nie targ, tylko kościół. A może na targ jeszcze pójdziemy. Może Heniek chce jeszcze się pobić. O, proszę, jeszcze przed spotkaniem to jeszcze sobie powalczymy dla relaksu. Żeby się odstresować. Trafił mnie raz skupany, no. Dobra, bierzemy wszystko. Łom od razu możemy sprzedać. Damy ci ten gorszy. Ten jeden se zatrzymam. W razie czego. Wykupiłem wszystkie eternit, także tam jeszcze pójdziemy se, podokończamy. Co trzeba. 50 eternitu jest teraz, także... Dodatkowo jeszcze jest taki motyw, że ponoć teraz żona wieczorem część obowiązków będzie robić. Także spoko. Rano się nie wyrabia. Ze wszystkim. No dobra, czekamy na brata. Zgadamy? Kurde, nie. Nie chcę...
A z tobą na czym się ściga? Na rowerach. O. Ty i ja na rowerach. Przez cmentarz, a potem z górki do sołtysa. Co ty na to? Dobra, będziemy się ścigać. Ja tu muszę z wszystkimi się pościgać, bo jeszcze nigdy wszystkich nie zaliczyłem. Wciera w rękaw. Ciekawe, czy tutaj zaczną się te misje pojawiać, czy nie. Zobaczymy. Księżulo. To już pieszymy czasu, żeby za długo nie stać tutaj. Bo jednak trochę roboty mamy. Znaczy dzisiaj tylko obsiew, a później zbiory. Mam nadzieję, że do tego czasu kombajn uda się zdobyć. Chociaż jeżeli nie, no to będziemy sieczkarnią, znaczy tą kosiarką kosić. Dobra, 10. Gdzie mój brat? O, jest. Jak sąsiedzi skinęli głową. Dobra, to mamy załatwione. Nowe zadanie. Przyszłość w rozsypce. O kurde. O. A tutaj? Nie, tutaj nic. No dobra, zobaczmy to zadanie. Popłynęło z prądem, zaginione skrzynie, nowy zagarniacz. O kurde, nowy ten. Antek to naprawdę pomysłowy gość. Ledwo usłyszał o maszynie zwanej kombajnem, a już postanowił sprowadzić ją do Zalesia. Mówi, że to przyszłość rolnictwa. Uwierzy, jak zobaczę. Problem w tym, że póki co maszyna może i wygląda imponująco, ale nie działa. Brakuje jej też dwóch elementów do działania. Ale i ja od razu możemy robić misję na kombajn chyba. No dobra. Pierwsze, popłynęło z prądem. Antek zamówił części potrzebne do naprawy. Miały być dostarczone do naszej nowej, pięknej przystani, ale kapitan żeglugi rzecznej za dużo wypił i trochę go zniosło z kursu. Wszystkie trzy skrzynie wypadły za burtę, ale na szczęście nie zatonęły. Podobno leżą na brzegu gdzieś na północ od przystani. Dobrze chociaż, że na wschodniej stronie. Podobno są pierońsko ciężkie, więc bez wozu się nie obejdzie. Trzeba je zanieść i postawić przy warsztacie Staszka w PGR-ze. Okej. Okay. No dobra. Ja se tutaj muszę zmniejszyć, bo jeszcze muszę pola obsiać. Ale pójdziemy na tą rzekę, zobaczymy. Oczywiście. Te skrzynie gdzieś tutaj na brzegu, po wschodniej stronie, na północ. Północ to... Tutaj jest, widzę jedną skrzynię już. Poczekaj, a tu... No nie da się tylko je unieść. No dobra. No to pierwszą skrzynię do PGR-u trzeba zanieść. O, nie da się. A, się wycwanili. Dobra, czyli trzeba wóz. Okej. No spoko. Dobra. To zniesiemy sobie w jedno miejsce te skrzynie chociaż. O ile się będzie dało.
i zawieziemy je wozem. No, tylko muszę przyczepę kupić, bo nie mam niestety. Ale to ciężkie rzeczywiście. Do tej trzeciej chyba nie będę taszczył tam, tylko pojedziemy wozem, tylko sprawdzę, gdzie ona jest. Dobra, zostaw to tutaj. Tu jest trzecia, dobra. No dobra, no to sobie przyjedziemy tutaj. Pole minowe rozbrojone, także nie ma co się obawiać, że wybuchniemy. Mam nadzieję, że się nic nie pojawiło nowego. A tu teraz bum. Idziemy do nas na razie. Skończymy to, co my zaczęli. Żeby mieć to z głowy już. I zajmiemy się misjami na kombajn. Fajnie. Dobra, pojadę już tak, żeby to jakoś w miarę równo było obsiane. Dobra. Teraz dołożymy sobie tutaj owca. Lecimy dalej. Ciśniemy dalej i jak to skończymy, zabierzemy się za warzywka. Szczerze, to nie wiem, czy mi tego pola wystarczy, ale zobaczymy. Może się jakoś uda, bo trochę tego nakupiłem. O kurde. Ciśniemy prosto. Prosto jak ścieżka pokazuje, nie będę już wbaczał, tylko będę jeździł ścieżkami, bo tutaj są takie, można sobie zobaczyć. Akurat tu przejechałem po tym, co siałem już, no ale nic się nie dzieje. Teraz pojedziemy sobie tak. I prosto. Ta górka tutaj jest. A. Mogę się zawiesić na niej. Dobra, i teraz tutaj do tej ścieżki cały czas prosto. To chyba jest najlepszy sposób. Dobrze, trochę tak się odróżnia te pole, że jest taka niby rajka jedna widoczna. Jeszcze w miarę można równo jechać. I widzę, że mi zostanie sporo pola, także. Także fajnie. Ewentualnie jutro jeszcze można coś dokupić i sobie dosadzić, czy tam dosiać. Na pewno będę chciał więcej ziemniaków dosadzić, żeby wiecie, później zrobić takie ogromne pole samych ziemniaków albo czegoś. To też będzie spoko. No i dobra. Tak, Kaziu, wiem, że się skończyły.
Ale my teraz skoczymy sobie po warzywka. Obsiejemy warzywka i pojedziemy sobie do PGR-u kupić przyczepę. I tak nam będzie potrzebna i tak, także nie ma problemu. Trochę tego jest. Kurde, czy mi starczy pola? Oto jest pytanie. 200 buraków cukrowych kupiłem. Po 100 groszku i tych warzyw innych. 200 tytoniu. Także pytanie, czy mi wystarczy pola. Oby. Nie, nie odpinaj. Dobra, to lecimy najpierw z wysokimi. Z wysokimi. Czyli najpierw tak, tytoń. Jakoś by się tutaj ustawić równo do tego pola. Lecimy. Nie, warzyw to będzie, kurde, tutaj miejsca będzie, a miejsca. Dobra, warzywa to schodzą jednak szybko. Następne wysokie. Może buraki to są niskie chyba. Kukurydzę. Co ty robisz? Przepraszam, nie tutaj. Dobra. Przodu. Idzie to piorunem. No nawet nie myślałem, że to aż tak szybko pójdzie. Dobra. Groszek to trzeba plewić chyba. Nie wiem jak buraki, czy trzeba plewić, czy nie. Ale dam. Dobra, dajmy buraki. Tutaj jakaś trawa mi wyrosła. Ciekawe. Dobra. Następne będą. Pusty nie trzeba chyba plewić, z tego co wiem. Albo dobra, ziemniaki też nie trzeba. Nie tutaj, znowu się pomyliłem. Ziemniaki zasadzimy. Ziemniaków plewić nie trzeba. Trochę zboczyłem chyba. Dobra. Teraz to możemy lecieć po kolei. Kapusta. Gruszek. Dobra, wiem Kaziu, wiem. Wiem, że się skończyły nasionka, spokojnie. Została nam tak, cebula. O.
Włącz te sianie może. I marchewka. Także poorałem sporo pola i sporo zostało, także. Także spoko. Jeszcze bym obsiał tych warzyw. Ło. Jeszcze trochę. A, dobra. Jak nacisłem kół jak w farmingu, żeby się odczepił kurde siewnik. No to tutaj niestety tak nie działa. Dobra. Lecimy po przyczepę do PGR-u. Gdzie ten, gdzie ja mam to przywieźć w ogóle? Tu ja nie widzę, a tu? Ło, cie panie. Stoi nasz wehikuł czasu. Proszę bardzo. Nie no, śliczny jest. A gdzie ma header? No dobra. Pohandlujmy. Proszę przyczepę. Ile to kosztuje? 1600. Dziękuję ci bardzo. Dobra, bierzmy. Bierzmy naszą furmankę, tylko tutaj trzeba jakoś podjechać chyba, bo... Po ile ty masz paliwo jeszcze? Powiedz ty mi. Po 6. Bym chciał 100. To 600. To wezmę. Przyda się. Dobra, możemy lecieć nad brzeg rzeki. Tylko tutaj jest skrzynka jakaś. Ile tych skrzynek w końcu ma być? Taka niby ciężka poleciała jak... Dobra, jedna jest. Zaginione skrzynie. Nie pisze ile. Zaraz. Bo ja przepłynąłem, to przeczytałem, a tego nie. Czasami można tylko załamać ręce. Kombajnowi brakuje prasy do słomy z tyłu, więc Antek zamówił ją i miała przypłynąć do naszej przystani. O dziwo, wszystkie cztery skrzynie dotarły jakimś cudem do szwanku, jednakże ostała się tylko jedna. Nie wiadomo, czy przypadkiem, czy celowo ktoś zabrał. Z dokumentacją odbioru ładunków jest krucho, a z nadzorem jeszcze gorzej. Wygląda na to, że muszę odwiedzić naszych mieszkańców i zabrać im te trzy brakujące skrzynki, najlepiej w nocy, żeby nie widzieli, a potem odstawić je do Staszka w PGR-u. Ktoś nam jeszcze skrzynki podpierniczył? Trzy za burtę. A resztę jeszcze trzeba ten, poszukać u tych... u ludzi w nocy. O kurde. Pytanie, jak ja tam przejadę? Przecież... muszę przez most jechać po te skrzynki, no. Nie chcę się tutaj wpakować, bo pewnie mi się coś uszkodzi zaraz. Jeszcze będę musiał naprawiać ciągnik po drodze.
No dobra, ale tymi skrzynkami zajmiemy się już w następnym odcinku. Także dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do następnego. Cześć.